W tym odcinku na kanale Kryminalne Opowieści Świat, tworzonym przez autorów programu YouTube Podejrzani, zgodnie z wieloma prośbami widzów, podejmiemy temat bułgarskiej mafii. Bułgaria to demokratyczne państwo w typie republiki parlamentarnej, położone w południowo-wschodniej Europie, na Bałkanach, graniczące z Serbią, Macedonią Północną, Grecją, Turcją i Rumunią, mające dostęp do Morza Czarnego. Liczy 6 milionów 800 tysięcy mieszkańców. Bułgaria należy do ONZ, NATO i Unii Europejskiej. Historia bułgarskiej przestępczości zorganizowanej, wyznanej dziś formie, podobnie jak w wielu dawnych krajach komunistycznych, sięga początku lat 90. i przemian ustrojowych, zmierzających w kierunku demokracji. To wtedy słabość władzy wywołująca częste zmiany ekip rządzących stworzyła warunki finansowe do rozwoju zorganizowanych grup przestępczych i ich kontaktów z politykami. Warto jednak wspomnieć, że prawo bułgarskie jeszcze przed rokiem 1990 zdefiniowało zorganizowaną grupę przestępczą jako więcej niż dwie osoby popełniające wspólnie i w porozumieniu rozmaite przestępstwa. W Bułgarii w tym kontekście zaczęto stosować termin mutra, który oryginalnie oznaczał negatywne nastawienie, a w półświatku dobrze zbudowanego, muskularnego mężczyznę, który szybko wzbogacił się na wykonywaniu różnych nielegalnych zadań na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej. Klasyczny mutri nie należał do grona osób wykształconych. Ubierał się różnie, od dresu po garnitur, ale charakterystycznym elementem jego wyglądu były krótko ostrzyżone włosy, muskularna sylwetka, okulary przeciwsłoneczne i złota biżuteria. Mutri jeździli drogimi samochodami, posiadającymi specjalne tablice rejestracyjne, które podkreślały przynależność do półświatka. Zwykle mutri trenowali sztuki walki, głównie zapasy. Dopiero po przystąpieniu Bułgarii do Unii Europejskiej taki wizerunek gangstera zaczęły stopniowo zastępować białe kołnierzyki, czyli zadbani, dobrze ubrani przestępcy biznesmeni. Najpopularniejszymi sferami działalności bułgarskich gangów są produkcja, przemyt i handel środkami odurzającymi, głównie metamfetaminą i speedem, bronią, nielegalnymi towarami akcyzowymi, przede wszystkim papierosami, ludźmi, antykami czy czerpanie korzyści z cudzego nierządu, wymuszenia oraz zabójstwa na zlecenie. Gangsterzy z Bułgarii mają powiązania z mafią rosyjską, chorwacką, serbską, macedońską czy włoską. Szacuje się, że bułgarska mafia liczy około 7 tysięcy członków, działających w kilkunastu krajach świata. Jeśli chodzi o zabójstwa na zlecenie, szacuje się, że od 1989 roku w strukturach bułgarskiej mafii doszło do przeszło 150 takich egzekucji. Ich ofiarami padali wysoko postawieni gangsterzy, funkcjonariusze policji, biznesmeni milionerzy, a nawet naukowcy. Znaczna część ataków miała miejsce w stolicy Bułgarii, Sofii, w biały dzień. Do wykonania zleceń wykorzystywano głównie broń palną lub materiały wybuchowe. Zleceniodawców i wykonawców tych zabójstw w większości przypadków nie udało się osądzić, co wynika z powszechnej w kraju korupcji. Co tyczy się wymuszeń, wykorzystuje się do nich specjalnie tworzone firmy ochroniarskie i ubezpieczeniowe, które już w latach 90. legalizowano, mimo ich działalności na granicy prawa. Do najbardziej znanych w Bułgarii grup przestępczych, bazujących na takich firmach, należą SIK oraz WIS. Ta pierwsza trudni się przede wszystkim handlem środkami odurzającymi, przemytem towarów akcyzowych drogą morską, oszustwami finansowymi, wymuszeniami oraz czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Poprzez kluby nocne działające m.in. w Sofii, takie jak Dama Pik, należący do Rumena Nikolowa, pseudonim Pasza. Znaczna część działalności odbywa się pod pozorem prowadzenia legalnie działających firm ubezpieczeniowych oraz alkoholowych. Jednocześnie SIK to fundusz inwestycyjny angażujący środki pieniężne w sektor ubezpieczeń oraz ochrony. Za powstaniem i kierowaniem SIK stali jedni z pierwszych bułgarskich oligarchów. Bracia Marianow. Krasimir, pseudonim Duży Marża i Nikolaj, pseudonim Mały Marża oraz Mladen Michalew, pseudonim Majo.
Do liderów grupy zalicza się też przywoływany Rumen Nikolow, pseudonim Pasza. Były bułgarski zapaśnik i gangster, a późniejszy pisarz Georgij Stojew, pseudonim Gesza, w książkach poświęconych Sikh twierdził, że członkiem grupy był też generał Lyuben Gocew, były minister spraw wewnętrznych i zagranicznych Republiki Bułgarii. Stojew zginął zastrzelony w Sofii w 2008 roku. Jedna z teorii zakłada, że powodem były jego publikacje książkowe i deklaracja gotowości złożenia zeznań przeciwko Mladenowi Michalewowi, pseudonim Majo. Przestępcza działalność Sikh i walki z grupą WIS pochłonęły wiele ofiar. Szczyt porachunków nastąpił w 2002 roku, ale nie był to koniec gangsterskiej wojny. W 2004 roku w strzelaninie w centrum Sofii zginęło 6 osób. A w 2009 roku zamordowano Aleksandra Zaniewa, biznesmena powiązanego z politykami z partii NDSV. WIS to natomiast grupa przestępcza powstała w 1991 roku z inicjatywy dwóch byłych zapaśników, braci Wasila i Georgija Ilijewów. Oficjalnie WIS występuje jako firma ochraniarska, do której większość kapitału zakładowego wniósł Wasil Ilijew. Do grona akcjonariuszy należy jeszcze kilka osób, w tym Georgij Ilijew. Kadrę WIS stanowią byli i obecni zapaśnicy, dawni uczniowie szkoły Nadzieje Olimpijskie z bułgarskiego Olimpijskiej Nadjeży, czy znajomi z Węgier. Firma świadczy usługi w zakresie ochrony obiektów. Ma wiele oddziałów w całej Bułgarii, a główne biuro mieściło się pierwotnie w restauracji Mirage w Sofii. Wasil Ilijew zaczynał od kilku dyskotek, które założył na wybrzeżu Morza Czarnego. W 1992 roku zarejestrował firmę WIS. Potem pracownicy firmy, a jednocześnie członkowie gangu, pierwsze duże pieniądze zarobili na przemycie paliwa do Serbii. Dalej, po zmianie nazwy z firmy WIS 1 na WIS 2, ze względu na utratę wymaganych pozwoleń, weszli w branżę turystyczną, rolną i transportową, organizując swoją legalną działalność, jednocześnie dopuszczając się wymuszeń haraczy, wyłudzeń czy kradzieży samochodów. W 1994 roku na rynku bułgarskim funkcjonowało już przeszło 150 firm powiązanych z WIS. Ilijew mógł wówczas liczyć na wsparcie 4000 członków grupy, wyrastając na monopolistę w branży ubezpieczeniowej, gdzie wykorzystywano rozmaite firmy do wyłudzeń. 25 kwietnia 1995 roku w drodze do wspomnianej już restauracji Mirage Wasila Ilijewa zamordowano. Początkowo jego brat, Georgij, nie chciał stanąć na czele grupy i firmy ubezpieczeniowej WIS. W jednym z wywiadów przekonywał wtedy, że dawniej może i byli przestępcami, ale są już biznesmenami. Ostatecznie Georgij pokierował jednak dalej WIS. Swoją drogą wielu członków WIS przechodziło potem do gangu Sikh, co zwykle kończyło się brutalną odpowiedzią. Spotkało to choćby Pantiu Pantewa, pseudonim Poli Panteva, stojącego za transformacją firmy WIS 1 w WIS 2. Pantew odszedł potem do grupy Sikh, za co zamordowano go na zależnej od Holandii wyspie Aruba w 2001 roku. Do zabójstw na zlecenie dochodziło też w innych miejscach w Holandii, między innymi w Amsterdamie. Tymczasem 25 sierpnia 2005 roku, dokładnie 10 lat i 4 miesiące po zabójstwie założyciela WIS, Wasilija Ilijewa, zastrzelony przez snajpera został jego brat i następca Georgij Ilijew. Śledczy uznali potem, że zamachowcem był Wasil Ararski, który sam zginął kilka miesięcy po egzekucji Ilijewa. Jednak co do jego sprawstwa nie ma pewności. Warto wspomnieć, że według ogólnobułgarskiej gazety Nowinar w 2005 roku WIS 2 zarządzało 43 towarzystwami świadczącymi usługi w zakresie ubezpieczeń majątkowych w całym kraju. Powszechnie uważano, że SIK i WIS, poza kontrolą szeroko rozumianego biznesu w Bułgarii, już w latach 90. miały powiązania z dwoma głównymi partiami politycznymi – Bułgarską Partią Socjalistyczną i Unią Sił Demokratycznych. W 2006 roku władze Unii Europejskiej skierowały do Bułgarii szefa niemieckiego urzędu kryminalnego, BKA,
Klausa Janssena, który ocenił postępy tamtejszego rządu w walce z przestępczością zorganizowaną. Janssen twierdził, że Bułgaria nie stosuje nowoczesnych zasad i metod, a policja mało angażuje się w zwalczanie zjawiska mafii. W raporcie zaznaczył, że oskarżenia, procesy i wyroki skazujące są tam rzadkością, a szerzy się korupcja, co nie odstrasza od udziału w zorganizowanych grupach przestępczych. W 2011 roku miała miejsce premiera filmu dokumentalnego Bułgarska mafia. Z bułgarskiego i mało jedno w Rimi je na istok, w reżyserii Demira Janeva, który to reportaż opowiadał o przemianach ustrojowych, narodzinach przestępczości zorganizowanej i powiązaniach gangów z biznesem oraz polityką w Bułgarii. Jednym z występujących w filmie bohaterów był Georgi Stejov, pseudonim Gesha, ten sam, który pisał książki o gangu Sikh i został zamordowany w Sofii w 2008 roku. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was kolejny odcinek na kanale Kryminalne Opowieści Świat o bułgarskiej mafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tej serii. Możecie też zostawić pod materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanałów Kryminalne Opowieści Świat oraz Podejrzani, a także do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O bułgarskiej mafii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.